Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wizment, a to jest unboxing z najnowszej płyty, chciałem powiedzieć tego. Reedycji płyty 3H. Także co? Zaczynamy i otwieramy, a wy dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się taki format materiału, czy jednak powrócić do poprzedniego formatu nagrywania. Także nie będziemy tutaj wstępnie przedłużać. Ja sobie, tam czas leci czas, tutaj jeszcze muszę sobie tak zrobić, cyk. I co, biorę sobie nożyk, bo sobie przygotowałem, taki kuchenny, paka kurde, jest, fajna. Dobra, to tu sobie cyk, tu sobie cyk. Zawsze jak nagrywam coś inaczej niż normalnie, to się boję, że coś mi się spierniczy. A teraz w sumie głównie się boję o to, że mam podgląd włączony. I o to się obawiam, że dostałem wiadomość. To ja sobie ją tutaj... mam nadzieję, że nie było słyszalne w ogóle na materiał. Nie wiem, jak to wszystko... Aha, tu jeszcze to, tego boku jednak trzeba przeciąć. No to we pan przed nim. No, i tu wa. Koszuleczki nic takiego nie brałem. O, jak zapakowane. To sobie odłóżmy w takim razie. To sobie też odłóżmy. A porobię sobie w dupę w sakcie. Co mi to? Mamy TD3H, hajs. Wielkie ją. Pokażę wam to bliżej, bo tutaj to się odbija strasznie. To światło w pokoju nie jest najlepsze. No ale to nie studio do nagrywania. Dobra. Przetnijmy to. Może... A nie. Zacznijmy od tego. Zacznijmy sobie od tego. Jak już to wzięliśmy, to zaczniemy od tego. Nie porysuj chamie płytę, tylko... Siup. Dobra. Zrywamy folijkę. Tyryry. Pewnie ma teraz ostrości. Dobra. Folia na bok. Cyk, jeszcze raz sobie obejrzmy to. Fajne takie ala metalowe pudełko. A myślałem, że faktycznie będzie metalowe. I to będzie pudełko. A nie tylko taka obwoluta. Dobra, obwoluta na bok. I mamy płytkę. Także brakuje mi już tylko w sumie sportu. Znaczy sport w sumie mam, ale nie w tym wydaniu, którym powinienem. Dwa krążki. 30 kawałków łącznie. No się to światło nam odbija. I odbija. Spójrzmy jeszcze do środeczka. Cyk. Co my tutaj mamy? Reedycja 2020. To się jak to się... Aha, nie tak są normalnie po prostu. Te dwie płyty. Dobra. Spoko. Tu mamy jeszcze coś. Coś jeszcze mamy. Spójrzcie sobie sami. Kurde. Cyk. Ale się światło strasznie odbija. Demo. No jestem ciekawy, co tu jest w środku w sumie. Coś tu jest napisane na ten temat? Nie. Mamy tylko takie... Jakieś instrumentale tu są, czy co? No nie wiem. Nawet, co to miało być. Wiedziałem, że będą jakieś wydania trzypłytowe, ale nie wiedziałem, co tu będzie. O, no cóż, dobra. Smutno, mogliby dać ten breloczek, a nie tak kurde osobno, żeby go zamawiać. No, no dobra, no. Papier wek. To jeszcze by może wstał jakiś ostrość, coś kurde. Cyk. Tak, to są dwie kasety magnetofonowe. Jako, że zbieram sobie kasety, a głównie zbierałem kasety, bo jednak no takie wydania to jednak stówkę trzeba byłoby potem gdzieś zabulić, to wszystko takie poużywane już i ten, i to jednak człowiek wolał więcej płyt kupować, to jeszcze gry, tam jeszcze to były czasy, że jeszcze jakieś filmy, coś. No, więc nie wszystko można mieć. Także sobie ten temat odpuściłem, ale kasety mam, ponad 100 kaset mam w domu.
Magnetofon również i Walkmana również mam, posiadam. Także dwie kasety wyżdają, także to już jest moja trzecia. Jedną sobie sam zrobiłem. Także kolejne. Tam, no to zresztą widzieliście unboxing ostatnio, także wiecie, tutaj nie będę wam nic robić osobno. Tylko sobie to tak obejrzymy, może jeszcze jakąś ostrość. O, cyk. No nie ma co to oglądać w sumie, no kasety jak kasety. Tu sobie jeszcze możemy tam pierdolę was, DJ Buch was pozdrawia. O, Buchu, ostrość. Dzięki. Dzięki za ostrość. Ty, no nie tak. Coś tu... Nie, no dobrze, no co? Co ty tej? Wszystko jest pod kontrolą, gościu. Bo te pudełka jakieś lepsze zamykają się. Aha, bo oni to... Co wy tu? Że tak? No i druga kaseta. Także no w sumie to tyle, no nie ma co wam tutaj w sumie jakoś pokazywać i przedłużać. Aha, bo to tworzy całość. Teraz ogarnąłem. Także mamy po prostu trzy płyty i dwie kasety, tak można powiedzieć. Także no ja wam bardzo dziękuję za ten unboxing. No i co? No i do zobaczenia na kolejnych materiałach na moim kanale, które się jeszcze pojawią. Dwa albo trzy prawdopodobnie. Także dzięki za oglądanie. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zostawcie komentarz, czy wam się podobał ten materiał. Może kurde, zróbmy tak. Czy wam się podoba ten materiał? Czy w takim kierunku można, mogę iść nagrywając dla was filmy? Czy jednak pozostać przy starym formacie? Zmachałem się po tych dwóch unboxingach i sterczeniu. O, widać mi w lustrze. Yo. Także dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się, no i pozdrówki, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Elo!